Cześć, witajcie, z tej strony Mister Bawru. Widzicie, jesteśmy ponownie w Wiedźminie. Ostatnio robiliśmy sporo zadań na Barnach, sporo naprawdę osiągnęliśmy. No i teraz z racji, iż zbliża się coraz bliżej koniec trzeciego artu, musimy zaliczyć zadanie Kościany Pokry Schuller. Tutaj musimy zaraz z Jastrem, ale go jeszcze spotkałem w czwartym arcie Jastra. Ale tutaj jest Schuller w Schullerni, którą wam w końcu pokażę, bo już wiem, gdzie jest. No i jeżeli bym tego nie zaliczył, to bym całego zadania nie mógł zaliczyć, bo są tylko czterech graczy i każda musimy pokonać. Trzy osoby można spotkać w czwartym arcie, ale jednego właśnie w tym. I tu jest Schullernia, o ile się mylę. Tak, dokładnie, Schullernia. Schullernia to jest taki... Przypuszczam, że nosisz te miecze nie od parady. Wytrawny lokal, że tak powiem. Ale chyba to wieczorem dopiero ktoś przyłazi, więc się medytniemy do zmroku trochę bardziej. No i tutaj spróbujemy zaraz z Schullerem kościanym, z kościanego pokera. Jest tu ktoś? O, są goście. O, Koster, właśnie. Widzicie, to sami hazardziści praktycznie są. Ale tutaj pewna zasada obowiązuje, tutaj mogą przychodzić tylko ludzie ładnie ubrani. Nasz Wiedźmin ma nową kurtkę, więc nie ma, przebacz. Co to? Czego? Niczego. Dobra, ja sobie zagram z Chosterem, on wygląda tylko. Wybacz, ale nie pamiętam. Sam tu trafi. Skoro tak twierdzisz, cóż, czuj się jak u siebie w domu. Kto prowadzi? Takie pytania są tu niemile widziane. Chyba nie chcesz, żeby wszyscy uznali cię za szpicla. Dosyć wiedzie. Pojmuj. Baw się dobrze. Dobra, ja z nim zagram i spotkam się po małym cięciu, jak go złoję z całej kasy i przy okazji z pewnego punktu tej misji. Dobra. Okej, złoiliśmy Schullera. Zdziwiło mnie też, on w ogóle klasy prawie nie miał. Wygrałem z raptem ze 100 renów. Przy czym na przykład przy Dewecie wygrałem chyba z 200 ren. Nie, 200 co grałem, z 300-400 renów. Zdziwiło mnie to trochę, no ale dobra. Jak widzicie, mamy teraz zadanie Kościany Poker Schuller. No i teraz chyba będziemy. Ja się przeteleportuję na Barna. No i tam zobaczymy, jak dalej idzie. No i wykonamy co trzeba. Dobra, spotkamy się w Barnach. Wiem, że takie cięcia są trochę dziwne, ale chcę to jak najszybciej załatwić i nie tracić czasu na przełożenie z lokacji do lokacji. Tak więc do zobaczenia za chwilę. Okej, jesteśmy w jaskini na Barnach. Przed wejściem łykniemy sobie jaskółkę. Puszczyka. O ile mamy? Nie mam puszczyka. Nie mamy. A nie, mamy. Cztery. Dobra, jedną łykniemy. No, co jest? Wiedźminie, come on. Okej. Tak jeszcze popatrzę, czy możemy coś łyknąć, chyba nie. Może, no, ostrzymy ten miecz srebrny. Tutaj króliszki będą chyba upiory jakieś. No i przyszliśmy tutaj na polecenie Hierofanta, który kazał nam znaleźć psilocyp. Ten grzyb, który ma nam pomóc spotkać się z wodzem salamandry. On chyba będzie w innej części jaskini, gdzieś tam głębiej. Psilocyp, no dobra. Mam nadzieję, że żadnej książki nie musimy mieć, żeby dowiedzieć się o tym. O, jak tu ciemno. Jak tu straszliwie ciemno. A tutaj jaśnie już. Króliszek. A. Ale nasz Wiedźmin nie jest szalony. Dobra. A tam dużo jeszcze ich łazi, ale nam to w sumie nie przeszkadza specjalnie. Kurwiszki. Możemy je tutaj trochę pomęczyć. O, już dwa padły. O! Diabeł nas od tyłu. O, bo urtaliśmy puszczyka. Grzech nie użyć czegoś takiego.
Okej, co za czachy? O, piórkaczka. Piórkaczka. Piórko, torsyna. Piórko, torsyna. Nieźle, nieźle. Psilocy będzie tutaj gdzieś, o ile pamiętam. O ile dobrze pamiętam, cholera. W tej części jaskini jeszcze nie byliśmy. Mimo, że już w tej jaskini byliśmy i po Sefirę z sarkofagu, i na zlecenie. Którego teraz się zastanawiam, dlaczego nie wykonaliśmy dopiero... Jak teraz jesteśmy tutaj? A w sumie już lepiej mieć to z głowy. Okej. Zmasakrowane ciało i widzimy psilocyb. Ten, który jest potrzebny dla Hierofanta. Okej. O kurwa, liszków 4. Kiedyś to miałem z nim problem, a teraz to naprawdę. Jeszcze ten styl grupowy jest kozacki. O, ten jeszcze żyje. No. Haha. Nie wiem, co za czachy z nich tak dziwnie emanują, ale dobra. Mam nadzieję, że to nic złego dla mnie. Dobra, szatańcy trochę pozbieramy. Jak już jesteśmy, przecież to ma Viritiol i ten czerwony składnik Rubedo. Co w tym ciele znajdziemy? Oreny. Naleweczka. Trzesiwo, dobra. Nie wiem, co on robił tak głęboko w jaskini, ale to już jego sprawa. A w sumie już nie jedzie, bo padł, ale. O, i tutaj mamy grzyby, psilocyb. Psychotropy takie. Halucynogenny. Dobra, musimy teraz zanieść grzyba dla Hierofanta. No i jednym słowem rozprawić się z salamandrą. Mam nadzieję, że eliksiry mi nie zgasną za szybko, to moglibyśmy jeszcze rozprawić się bez trucia się zbyt mocnego. No ale trzeba będzie, to jeszcze wytniemy jedną salamandrę. A salamandrę, oh shit. I jaskółkę, nie wiem dlaczego mi się myli, bo wszystkie te eliksiry mają jakieś zwierzęce nazwy. Kot, jaskółka, puszczyk. No, jest dużo nie zwierzęcych, ale mimo wszystko. Tędy. No i teraz wyłazimy sobie i idziemy do raju druidów prosto. Przepraszam za moje harczenie i pochrząkiwanie, ale znowu mi z gardłem coś nie tak. I nic z tym zrobić nie mogę za bardzo. To ciało już przeszukiwaliśmy. Czekajcie. Tędy. Na struty polecimy bardziej. Omijając topce. Wszelakie. Oj, to pielec. Kikimora. No takie wkurzające stworzenia to wszystko, bo w sumie one nam zagrazić nie mogą. A mimo to denerwują. Okej, ognisko, świnka. Deszcz wszystko pada, patrzcie, że my płaciliśmy dla druidów 500 za te... za tą zacichaną burzę, ona teraz co chwilę nam się robi. Chamstwo. Jestem ciekaw, czy bez zamawiania burzy u druidów dało się wykonać tamte zadanie. Że tak losowo nagle burza się robi i tyle. No ciekawe. Może nie nam to dane wiedzieć. Ło, ale błysnęło. A Hierofant jest tylko w dzień, nie wiem czy go teraz spotkam. A jest, dobra. Hierofancie. Mam gadać wielebny. I wyglądać wielebny. Tak, mam grzyby, o które prosił. Wspaniale. Teraz do... Czy spotkanie jest przy... Tak. Mówiłem... Czyli możemy ruszać. Tak. W takim razie w drogę. Nigdy nie walczyłem u boku. W drogę. Będzie z nami szedł Hierofant oraz Wiwerna. Oto. Dobra, czekajcie. O, nowy level, ale...
Ja się zastanawiam, czy czas jeszcze nie łykniemy sobie. Ale chyba nic nam więcej nie jest potrzebne, szczęścia. Moglibyśmy rum łyknąć. A w sumie... Gdzie ten hierofant? Że on będzie się tak długo włóczył, że nie wiem, czy... Nam przypadkiem nie pogasną, ale Siri wszystkie nim on dojdzie. Oni idą jakby, nie wiem, jakby się stradali czy coś. Może zapiszmy i zobaczmy, czy możemy tam sami pójść. Oni nam dużo pomagać nie będą. Mamy w ogóle napisane w zadanie? A, eskortować druida, oh my god, rusz dupę. Fast. Jeszcze dobrze, że jest Star Petr, nie aż na nogach, bo to by było widać, że to Paul Sterra. I tak, tak seryjnie. No, jeszcze będą się nawzajem blokować, tak, oczywiście. Bardzo mądrze. Tam na porębę drwali musimy iść. Jakby ten jeszcze trochę szybciej szedł, to bym naprawdę bardzo mu podziękował. No, wywerna w sumie to coś fajnego, że przy wivernie będziemy mogli walczyć. O, ja mogę iść tyłem. Idę w takim prędkości jak on. Albo bokiem. O, jeszcze lepiej. Daleko to jest jeszcze? O Boż. No, come on. O. O, patrzcie, jaki inteligentny, nie idzie przez drogę, jak każdy NPC. Idzie sobie przez krzaki, jakie AI rozbudowane. O, trochę szybciej szedł, to by naprawdę polubił ciebie. Wiesz, ja idę wykonać zlecenie. Przyjdę jak za parę godzin, jak dojdziesz tam na miejsce. Ale koleś, jeju. Dobra, dobrze, już jesteśmy blisko. Tam już widać porębę. Chodź, hierofancie. Ło, wiwerna. Bardziej, że ona się zacina chodząc. Masakra. Dobra, idźmy na koło, akurat on przejdzie, a nawet nie zdążył. No rusz się, bo mi Elsiry zrasną. Ale kloc, jej. Jaj. No to jest program ogólnie Rolanda Blindheima, drugiego z braci, którzy są takimi szychami w Salamandrze. Jak to zdążymy zrobić, to wykonamy jeszcze zadanie źródło. Równie fajne. No i... O, coś się włącza. Przygotuj się. Długo na to czeka. O. Zaczęła się fight. Musimy ich dowódcę zabić ogólnie. O, widzicie? Roland padł. Patrzcie, tu prosimy. O, na dwie wiwerny nam pomagają. O, a ten nas leczy. Wszystkich leczy. Ale fajny fight. Gin. Jeszcze nie wiem, czy nie będę musiał powtarzać walki, ponieważ bardzo dużo ciał tutaj upadło. I może jeżeli nie będę mógł znaleźć szczątek odpowiednich. A muszę koniecznie przeszukać Rolanda Blindheima. Widzicie, to był taki koleś z dwoma mieczami w bandance i z jakimiś tam jeszcze gadżetami. Oj, poczekajcie. Okej, przepraszam was. Niestety domofon jak zwykle dzwoni w najmniej odpowiednim momencie. No ale tak już jest, niestety. Ja teraz przeszukujemy tutaj, co trzeba. O, fistech. Jakie bogate żule. 10 osełka. 10. Różnokolorowy, patrzcie, czerwony, zielony, żółty. Brosza. 8 i brosza. O, to jest ciało tego kolesia. Nielegalny miecz. Sztylet zabójców. Sierść wilkołaka zwój. Glade z pieczęcią. No i zaszyfrowany dokument.
musimy wracać do Leuwardena i wszystko mu to dać. Ale w międzyczasie, jeszcze zanim pójdziemy do Leuwardena, wykonamy sobie zadanie źródło, ale na razie jeszcze idźmy do Hierofanta, zobaczymy co nam powie. Walka skończona. Przywódca Salamandry. Cała moja społeczność jest ci wdzięczna. No, wykonaliśmy kolejne zdanie. Dyplomatyka i łowy. Teraz jeszcze tylko przeczytamy się o to, zobaczymy się o co chodzi. No i teraz zobaczymy, czy jeszcze mam coś. Mam te dwa zadania z pobocznych draw kości, którą teraz nie możemy zrobić. To też nie. To musimy poczekać na rozwój wydarzeń. No i na razie to wszystko. Jednym słowem możemy iść dalej. Spokojnie i bez problemu. Więc spotkamy się w zimie klasztornej, bo tam będzie kolejny nasz cel. Do zobaczenia za chwilę. Okej, jesteśmy w zimie. Przy okazji... Teraz w sumie przy okazji zaczynamy zadanie źródło. Musimy wejść do szpitala i tam się zaczymy z Alvinem, bądź nie zaczymy. Ja wiem, że co się stanie, ale jeszcze nie wiecie, zaraz się dowiecie. Patrzcie, wchodząc do szpitala widzimy Jastra, lol. O, Geralt, właśnie cię szukałem. Nie zdawałem sobie sprawy, że pielęgniarka Natala to istny wulkan na... Jaskier. W każdym razie, przyszedłem zabawić Natalę błyskotliwą konwersacją. Gdy wchodziłem, minęło mnie dwóch dziwnie wyglądających dryblasów. Zaraza, właśnie po niego przyszedłem. To będziesz ze mnie dumny. Nie bacząc na własne bezpieczeństwo, ruszyłem... Faktycznie jestem pod wrażeniem. Mówiłem, idę z tobą. Napiszę o tym balladę. Zaprowadzę cię do... Musimy iść z Jastrem. Pomyślna sytuacja. Jastier poszedł podrywać pielęgniarkę, a tu się okazało, że zobaczył, jak Alvina wynoszą salamandry. Teraz musimy za Jastrem iść. O, jest tutaj. On, widzicie, przynajmniej nie idzie tak powoli jak Hierofant, tylko biernie. My sobie to zapiszemy. Ogólnie trochę źle, że robię to bez jaskółki. Tutaj będzie taka pewna... pewna taka... spotkanie bliższego stopnia z salamandrą. O, widzicie, doprowadził nas do drzwi w dzielnicy ludzi. Widział? Świetnie. Teraz... Zaraz. Też chcę wejść. Zawsze ka... Bez dyskusji. Nie chcę, żebyś pląd... Zawsze muszę czekać pod drzwiami. Dobra. Nie mamy czasu do... Wchodzimy. Kryjówka porywacz się. Wyciągamy miecz. O, widzicie, to tych dwóch dryblasów go... O, kolejnych dwóch. I widzicie, Alvina tam mamy. Alvin teraz podchodzi. Geralt, dobrze, że jest. Wiem. Czy oni nie żyją? Tak, Alvinie. Nie dali mi wyboru. Rozumiem, Geralt. Dobra, bierzemy to. No i wchodzi Jaskier, bohater nasz. O, rzesz, ile krwi! No, nieźle ich załatwiłeś, Geralt. A oto ich... Cii, słyszę kroki. Idą tu następne. Usłyszałeś ich? Nie przestajesz mnie za... No i teraz jest bardzo ważna decyzja, czyli bardzo ważna. Jeżeli wybierzemy jedną, to druga nie będzie się teraz odzywać i będzie nas obrażona. Albo do Shani, albo do Triss. Według mnie... Ja zawsze wybieram Shani i nie zmienię tego, ponieważ Triss w tej grze jest, w tej części jest taka dziwna. Wolę z Shani. Shani w drugiej Wiedźminie 2 nie będzie, więc tutaj możemy ją trochę powspierać i się pocieszyć, że jest ta postać w tej części, a nie w drugiej. Zabierz go do Shani. Na twoim miejscu nie denerwowałbym. Szybko Dobra, spadamy. O. Jak odważnie. No idźcie. A masz. Pusta. No i teraz musimy iść do Shani. Teraz bardzo fajny quest się odpali nam poboczny. W sumie to nie jest quest, tylko taka... No, takie... No, zobaczycie, co chodzi mi za chwilę. Za sekundę dosłownie, bo już tam idziemy.
Teraz chyba musimy do Szani pójść. Aby następnie do Triss i znowu do Szani. Musimy tak płazić między nimi. No, powinienem porozmawiać z Szani. Szani chyba będzie w szpitalu. Mam nadzieję. Jak nie, to będziemy musieli iść do jej domku. Oddaję mi ogródek. No i połazimy jeszcze chwilę w tym odcinku i mam nadzieję, że zdążymy przed jej końcem. Ponieważ bardzo fajne teraz się odpali sprawa. Jest tu? Czy na Zetronu? Nie, Shine tutaj nie ma, ona jest w domu już. Możemy wyjść tym? O, jak miło. Tylne wyjście jest otwarte. Dobra, ruszamy. Geralcie, idziemy do Shani, twojej luby. Idziemy, idziemy, idziemy. I tutaj jest dom Shani. Ona wyjątkowo tutaj jest, tylko z powodu tego właśnie, iż... Okej, przepraszam was za małe cięcie, niestety musiałem szybko coś załatwić. Pewnie coś usłyszeliście, przepraszam was z góry za to. No, Shani uleczyła. Alvin jest by... Tak, Jaskier go do mnie przyprowadził i powiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Teraz tylko ostatnia rzecz. Idź do... Spróbuję. O, Geralt. Wiesz, myślałam... W przeciwieństwie do tej wiedźmy, nie umiem czytać w myślach, więc jeśli chcesz mi coś wyznać, to... Shani, muszę to przemyśleć. Nie zgrywaj przede mną wyalienowanego mutanta, nie znoszę tej pozy. Zróbmy tak. Przemyśl sobie wszystko dokładnie, jak się zdecydujesz, to dasz mi symboliczny prezent. Powiedz... Shani. Brak pierścionka też będzie coś oznaczał. No, fajnie, fajnie. Musimy iść do Triss jeszcze. O. Jaskier. Hej, Jaskier, wszędzie musisz wściubić swój ciekawski nos. Tylko pytałem. Chodzi o to, że ona... Idziemy, żeby rozmawiać. Ale... Żadnych ale. Krasnolud, najemnik i wędrowny trubador, który zna wszystkie dziwki od jarogi po bujne. Nie mogę... O Boże. Idziemy teraz... A, pojawiamy się w Mistrzu Dła, tutaj będziemy chlać z Zoltanem i Jastrem. Uchlejemy się i tyle. Witaj, Jaskier. Czołem, Geralt. Łowca potworów wygląda... Nic, co by was do... Geralt ma dysonans poznawczy, czyli stan nieprzyjemnego napięcia psychicznego, który występuje, gdy dana osoba posiada jednocześnie dwa elementy poznawcze. Myśli lub sądy o sprzecznym charakterze. Ale ty pieprzysz, Jaskier. Znaczy, nie potrafi podjąć decyzji. Zgaduję, że dysonans dotyczy... Naprawdę. To jest mój dysonans i nic wam do tego. I tu się mylisz, Geralt. Jesteśmy twoimi jedynymi kumplami, a przyjaciele muszą sobie pomagać. Jakoś mi się nie wyda... Wódka polana, zimna aż w rękę parzy. Na pochybel, dysonans! O, oh, Jezu. Dziś obstawiam boksera. Pycha! Nie ma... O, faktycznie, niezła. Przy okazji, Zoltan, możesz mi wyjaśnić, czemu piję? Poważne problemy należy rozwiązywać konkretnymi metodami. Półśrodki nie dają rady. Rozumiem, zgadzam się. Tylko Jaskrowi lej połówki. I tak za dużo gada. Przestań w końcu jęczeć i obrażać się jak rozpieszczona pan... Shani jest cudowna. Ale? Ale ja jestem wiedźminem. Moim przeznaczeniem jest zabijać potwory. Bardzo cię proszę, Geralt, nie trój o przeznaczeniu. Już dawno temu zrozumiałem, że wszystkie głodne kawałki tliny i podobnych wieszczek to taki sam kit i humbug, jak te jaskrowe dysonansy. Może i masz rację, nie wiem. Ale powiedz szczerze, czy wyobrażasz mnie sobie jako... Rozumiem. Ale ja nic do cholery nie rozumiem. Co ma piernik do wiatraka? No nie powiedział. Jaskier, wszystko ci wyjaśnię. To, że kobieta o czymś nie mówi, wcale nie znaczy, że tego nie oczekuje. Co... Amen. Napijmy się. Ale panowie sobie popiją. Ech, mocna psia jucha, gębę wykrzywiasz, łzy lecą. Niezwykle odko... A drwij sobie do woli, mnie nie zwiedziesz. Problem... A ty nie wiesz... Może i nie miałem nigdy rodziny, ale ja, mój drogi, jestem poeta. Jaskier, to nie jest takie proste. Nie kręć, wiesz o co chodzi. Gdyby nie ten cały bajzel wokół... Żebyś wiedział, Jaskier.
Chciałbym. Zgadzam się, rodzina to... podstawowa komórka społeczna. Kurwa szmać, czkawka mi dopadła. Nie do końca o to mi chodziło. Po prostu... Słyszałem już kiedyś ten ton. Napijmy się, bo kurwa mać nie zdzierżę z tą czkawką. Och, zaraz popadają wszyscy panowie. Mam pomysł. Jaskier, jeśli nie zauważyłeś, rozmawiamy tutaj o stałych związkach. Poza tym nie wpuszczą mnie. Jestem plugawy nielud. W domu nocy liczy się tylko ciężar mieszka. Zresztą tam... Mają tam krasnoludzkie kobiety. Pewnie, że mają. To najlepszy bordel w Temerii. Mówię ci, nic tak nie rozjaśni. Niech wam będzie. Chodź. Jeszcze kolej. O Boże, ale schlali się, poimprezowali i się budzimy w domu Shani. Czy w domu Shani to może za dużo powiedziane? O Boże, ale się zatacza nasz Wiedźmin. Teraz musimy się przekimać, no i pójść do Triss. Shani, chodź tu. Muszę się przespać. Geralt? Rozumiem, alkohol. Będziesz wymiotował? Ja nigdy nie żyłam po wódce. Pamiętaj, że mieszkamy z dzieckiem. Dobra, prześpijmy się. Rozdajmy level. Dwa po dwa talenty znowu. Otosy podbijmy. Natężenie znaków. A ci pierdełki. Idni, stalowy. To możemy. No i teraz srebro. Znowu podbijemy w jakieś o coś tego typu. Inteligencja może? Dobra, może art na wyższy poziom oraz grupowy na wyższy poziom. No i teraz śpimy sobie do południa, powiedzmy. Idziemy do Triss, mam nadzieję, że wytrzeźwiejemy i nam elixiry miną działanie. O, wytrzeźwialiśmy. A to za chwilę jej coś damy. Na razie chodźmy. Idziemy tylko z Triss pogadać. No, może dzisiaj będzie tak 35 minut 40. Ogólnie dla naszego pana dentysty jeszcze musimy odnieść parę rzeczy, takich jak chyba uzębienie Alpy, czy taki wampirzycy, ząb sławnego pięściarza, na pewno, jeszcze jakieś dwie rzeczy chyba, albo jedna. I ząb zjadarki. Zjadarka to jest taka paskudna istota, zobaczymy ją w 4 marcu, będziemy nawet mieli na nią zlecenie. To się jeszcze zobaczy dla was. Czwarty art jest ogólnie bardzo trudny, ale tam zdobędziemy najlepsze bronie chyba, jakie mogą być. Jeżeli nam wszystko dobrze pójdzie i ogólnie bardzo, bardzo fajne rzeczy znajdziemy. Dobra, idźmy do Triss. W tym zalagowanym mieście. Dobra, zwaliłem troszkę już odcinek. Ja najwyżej będę miał więcej problemów z renderingiem, jak zwykle. No ale już przeżyję to. Z racji, że to już... jedna z ostatnich misji w tym arcie. Jedna z ostatnich odcinków w tym arcie. Jeszcze może 2-3 będą. Ale teraz będzie niemiłe coś. Triss się teraz przybuja. Oddałem dziecko Shani. Co zrobiłeś? Ty niewdzięczny sukinsynu. Dała ci, tak? To taki jesteś. Nie chcę cię znać. Won mi stąd, zanim zamienię cię w świnię, którą tak naprawdę jesteś. A ta ruda suka jeszcze mnie popamięta. No. Rage skończony. Teraz idziemy do Shani jeszcze.
musimy jej coś dać. No i źródło niby mamy zakończone, ale mimo wszystko warto jeszcze z nią pogadać. Ogólnie od tego, co wybraliśmy, jeszcze zależy, gdzie się pojawi Alvin na początku czwartego aktu. Znaczy, pojawi się na pewno w czwartym arcie, ale to będzie zależało od tego, gdzie go spotkamy pierwszy raz. Zobaczycie, o co chodzi. Na razie musimy jeszcze do Lloyd Vardena dać te dokumenty, ale na razie może... A może zróbmy to teraz. Musimy je dać i on będzie je rozszyfrowywał, a my sobie pójdziemy dalej. Bo to zamek klucz to jest bardzo ważna misja. Więc wiecie. Hrabia de Wet. Dobra. Wszystkie zlecenia ogólnie wykonaliśmy. Wszystko co trzeba mamy z zadań pobocznych, oprócz pięknej bestii. Ale na coś trzeba poczekać. O, tutaj przy okazji sprzedamy. Co trzeba. Sześć tysięcy orenów znowu mamy. Jesteśmy z klasą ustawieni. Teraz musimy do Lloyd Vardena wejść. I tutaj ostatnio mi się zbudowało coś na schodach. Wchodzimy na to przyjęcie. Wywaliło mi Wiedźmina, więc teraz na wszelki wypadek zapiszę już teraz. Uwaga. Jakby co, to spotkałem się pocięcie, jakby mnie wywaliło. O, weszliśmy. Co to? No, z drogi. Mam już... Świetnie, przekażę je nasz... No, jutro sobie przyjdziemy tutaj. Oczywiście mogliśmy chyba nawet teraz to do niego podbić, ale ja nie chcę budować misji. O, jasne, zagram z nim w kości. Spotkam się za chwilę. Zobaczymy, czy trzymamy tylko łapsy. Dobra, na pewno będziemy mieli. Spotkam się za chwilę, jeżeli z nim zagramy już. Okej, nie wiem dlaczego z Jastrem na razie nie możemy zagrać. Może jeżeli w czwartym arcie dopiero w karczmie z nim zagramy. Tam zresztą spotkam drugiego zawodnika, Schulera. W sumie pół biedy, trudno tam. Przeżyjemy jakoś bez tego. No, ale ogólnie powiem wam, że musimy teraz iść do Shani i kończyć ten odcinek. No, ponieważ nie ma sensu robić za długich odcinków. I tyle. Nic tu po tobie, białowłosy. Żoninę łzy sobie zrobimy jednym w międzyczasie, będę jeszcze chlał z kimś, to już wolę nie zataczać się do samego NPC-a, który nam daje możliwość przespania się. Nie lubię się zataczać godzinę. A niestety przy piciu straszliwie spada nasza prędkość poruszania się. Po prostu się kołyszemy z boku na bok. Jak dobrze wiecie. No i tyle. Idziemy teraz do Shani. Patelnią mu raz, dwa, przegrzmocić. Tutaj i teraz do Shani. Mam nadzieję, że ona tu będzie. Aha, znaczy Alvinem się opiekuje, to ona teraz będzie ciągle w domu. Ale pewnie nie jestem. Jest. Oj, poczekajcie. No oczywiście, znowu mi ktoś przerwał hamstro nagranie. Po prostu masakra, jak nagrywam to, nagle wszyscy ludzie do mnie, wszyscy bliscy coś ode mnie chcą. No ale dobra. Damy jej coś. Ona chce z tego, co wiem, pierścionek z rubinem. Przy tobie jest najwyżej zwyczaj. Jest wspaniały, ale nie mogę go przyjąć. Bardzo niepokoję się o Alvina. Oczywiście. Dobra, idziemy do Alvina. Ona nie chce pierścionka, to niech spada. Z Alvinem możemy chyba pogadać. Ja nie chcę iść na Unię. Że jak będziesz duży, to pójdziesz. Nie pójdę. Powiem Shani, że byłeś niedobry. No co? Nie byłem niedobry. Ale chamski dzieciak. Shani, nie słuchaj go. Rozumiem potrzebę silnej. Bierz pierścionek i marudź. Przy to... Jest w... Oczywiście. Co, możemy znowu iść do Alvina? Jeżeli tak, to ja po prostu rozkminię to między odcinkami, a z wami się pożegnam. Powiem Shani, że byłeś niedobry. Oj, dobra. No tak więc dziękuję wam za uwagę i się z wami żegnam. Do zobaczenia, kochani. Hej i pa, pa.